No, tak to wygląda u nas. Dobra, schowajmy się. Grupa muzyczna właśnie przygotowuje się do apelu, żeby cokolwiek zaśpiewać, żeby... No to się cieszę, że tak się zachęcić. No to jest bardzo źle, bo nigdy nikt tego nie mówi. No na razie się nic nie dzieje specjalnego, trwają rozmowy, trwa rozlewanie kompotu z właśnie takiego soku rozrobionego z gorącą wodą. Właśnie zostały złożone stoły, na których były złożone kanapki. Mamy zespół kuchenny, który robi właśnie kolację dla każdego pielgrzyma z tej grupy. Każdego dnia jest inny skład. Każdy już zgłosi do służby. Brawo, jedziemy. Zrób ten, żeby wszyscy mniej więcej jak siedzą, to niech siedzą. Kiedy siedzą, niech siedzą. Usiąść i sformować koło, dobrze? Siedzimy, możemy siedzieć, słuchajcie. Siedzieć? Tak. Na razie się tak, zacznij siedzenie, potem staniemy na tam, potem po prostu staniemy na... Nie, to nie, nie, z końca tego. No? Potrzebuję nas wejść gitarę. No podaję. Wyżej. Wyżej. Raz, dwa, trzy, cztery. Transmisja na żywo, Janek pozdrawiam. Dzień dobry, pozdrawiam mamę, tatę. Raz, dwa, trzy, raz. Ale oni pewnie tego nie oglądają. Dobra. Moi drodzy, moi mili, już za chwilę. Raz, dwa, trzy. Który to jest? To prawda. O, tam właśnie widzimy. Moi drodzy, zaczynamy powoli nasz apel. Zapraszam was, żebyście usiedli sobie. To oczywiście przy Wyspie Burzowej. Tak. Usiądźmy w kręgu, moi drodzy, zwłaszcza wy wszyscy, którzy stoicie. I może ktoś, kto tutaj siedzi, będzie chciał, żebyśmy zamknęli taki krąg, dobra? Tutaj. Wokół tych tu. I prośba, żebyśmy zrobili to w miarę szybciutko. Bo każdemu z nas już tutaj się iść spać. No właśnie, umyć się i spać. Czekamy na tych, którzy jeszcze stoją. To jest cała grupa szara. Moi drodzy, wszyscy pielgrzymi. Pojawi się pytanie, skąd jesteśmy? Idziemy z Warszawy. Jesteśmy warszawską akademicką pielgrzymką metropolitalną. Uwaga, szara! Rekolekcje ignacjańskie! To bardzo lubię w grupie szarej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moi drodzy, zapraszam was, żeby na chwilę właśnie zobaczyć, czy kończy się dzień. Posłuchajcie, jak pięknie gra przyroda wokół. Idzie chmura z burzą. Dzisiaj mamy dużo przyrody. Jest pięknie. Kończymy ten dzień. Pan Bóg był dla nas dzisiaj dobry. Rafał Wartowski. Panie Jezu, dziękujemy ci bardzo za ten dzień. Dziękujemy ci za to wszystko, co się wydarzyło. I za twoją cichą obecność. I chcę cię poprosić o to, żebyś mówił teraz do mojego serca. Żebyś mówił swoje słowa. Żebyś mówił swoje słowo teraz do mnie. Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie. Nie chcę się chować, lecz Tobie skryć. W cieniu Twym, Panie, chcę iść.
przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Panie Jezu, Ty teraz patrzysz na każdego i każdą z nas. Patrzysz tak, jak nikt nie patrzy. Nie masz żadnego interesu. Po prostu patrzysz bezinteresownie, z pełną miłością i czułością. Jezus, patrzy teraz na nas i cieszy się z tego dnia, z tego wszystkiego, co się wydarzyło. Cieszy się z Ciebie. Mówi, że jesteś droga, że jesteś drogi, że jesteś cenny w Jego oczach. Dla Niego jesteś ważny, ważna. Po prostu, bo jesteś. Tak jak te owady wokół, które dają nam teraz koncert, one są po prostu fajne, bo są. Tak samo Ty, dla Boga. Jesteś kochany i kochana w tej grupie ze wszystkimi Twoimi bólami, zmartwieniami, troskami. Taka jaka jesteś, taki jaki jesteś. Ojcze, oddajemy Ci ten dzień i prosimy Cię o jutro, jeśli jutro będzie w ogóle, jeśli pozwolisz nam się obudzić rano. Może jutro już wrócisz po nas, może już będzie dzień ostatni, może będzie koniec naszej pielgrzymki. Ale oddajemy Ci to, bo Tobie ufamy, Ty jesteś dobry, nic nam się złego nie stanie. Ojcze, oddajemy Ci ten dzień, oddajemy Ci nasz sen. Niech on będzie głęboki i niech będzie w Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz ogłoszenia, więc trwamy sobie w ciszy i słuchamy. Słuchajcie, ogłoszenia należące, tego jeszcze nie było. Ogłoszenia są bardzo krótkie. Po pierwsze, bardzo dziękuję Wam za sprawne tutaj dojście i zorganizowanie się, pomimo tego, że no doszliśmy rzeczywiście bardzo późno. Już niedawno nie pamiętam takiego późnego dojścia, więc bardzo Wam dziękuję. Dziękuję serdecznie wszystkim służbom, kwatermistrzostwu, kuchni dzisiejszej i oczywiście naszemu biuru niezawodnemu, biuru. Opisowi. Zapisom. To jakby pierwsze ogłoszenie. Drugie ogłoszenie jest takie, za chwilę tutaj zaśpiewamy, pomodlimy się jeszcze chwilę i w różnych intencjach zaśpiewamy apel jasnogórski w łączności ze wszystkimi pielgrzymami, którzy idą na Jasną Górę, modląc się w naszych intencjach, ale też szczególnie w intencjach naszych gospodarzy, którzy nas tutaj przyjmują i bez których byśmy nigdzie nie doszli. Także bardzo Wam, kochani, dziękujemy za to, że nas tutaj przyjmujecie. Wszystkich internetowych też pozdrawiam. Następnie, także po tym apelu, o podziwaniu apelu, zaśpiewamy, wstaniemy, wtedy będzie błogosławieństwo i zawiążemy krąg. Zaśpiewamy taką modlitwę, idzie noc. Myślę, że wszyscy ją szybko nauczą się śpiewać. Śpiewa się trzy razy, najpierw głośno, potem cicho, a trzeci raz mrucząc. Także taka właśnie piękna modlitwa. I wtedy, to jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Grupa muzyczna będzie jeszcze pewnie coś chwilkę śpiewała. Ale już wtedy zapraszam wszystkich, żeby w miarę szybko, a nie, nawet nie w miarę, tylko bardzo szybko zalogowali się w swoich miejscach, tam gdzie śpią, żeby wszystkim innym umożliwić zaśnięcie szybkie. Także cisza nocna będzie 15 minut po odśpiewaniu Idzie Noc. Tak, 15 minut po odśpiewaniu Idzie Noc już będzie cisza nocna. I bardzo proszę wszystkich o to, żeby rzeczywiście tej ciszy nocnej przestrzegać, dlatego że to jest nasz szacunek jeden wzajemny, nie? Dla siebie wzajemnie. Także dopilnujmy tego, żeby rzeczywiście o tą ciszę nocną zadbać. Żeby o tą ciszę nocną zadbać. Jutro pobudka 5:05 i 5:35 będzie śniadanie i 6:10 wyjście. Tak, 5:05, 5:30, 5:40, 6:10. 5:05, 5:40, 6:10. Kuchnia się zbiera o 5:05, także kuchnia musi się ogarnąć wcześniej.
5:05, 5:40, 6:10. Pozdrowienia od Paulusa na żywo. Tak jest. Pozdrawiamy, słuchajcie, też wszystkich tych, którzy łączą się z nami i pamiętają o nas w modlitwie. I dlatego też teraz w łączności z nimi, w łączności z tymi, którzy łączą się z nami przez środki techniczne, ale też zwłaszcza tymi, którzy modlą się z nami, ze wszystkimi innymi pielgrzymami, z tymi, którzy już są na Jasnej Górze. Proszę, powstańmy i będziemy śpiewać apel jasnogórski. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, przy Tobie czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie czuwam. Jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, przy Tobie czuwam. Jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie czuwam. A to dzisiejszą noc i na ten jutrzejszy dzień niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bogu niech będą dzięki. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Możemy zawiązać krąg i zaśpiewać tak, jak stoimy. Słuchajcie, nie potrzeba, żeby to był koniecznie jeden krąg. Stańmy w kilku kręgach. Złapmy się za ręce. Prawa na lewą. Ci, którzy wiedzą jak, pokażą. Prawa na lewą. Ktoś musi śpiewać. Tak, technicznie. Będę przyłączony. Teraz na żywo. Paulus, pokaż się na żywo, że jesteś. Proszę, pozdrowienia od Damiana Czerniaka. Prawda, Paweł. Mówiliśmy, że nazywa się. Jest Paweł, zaraz tutaj Paweł. Serduszka. Paweł, tak. Pozdrawiamy Cię i tęsknimy za Tobą. Czy to słychać? Tak, Paweł Kowalski. Słońce już zeszło z gór, zeszło z pól, zeszło z mórz. Cichym śnie spoczni już. Bóg jest tuż, Bóg jest tuż. Idzie noc, słońce już zeszło z gór, zeszło z gór, zeszło z gór. Cichym śnie spoczni już. Bóg jest tuż, Bóg jest tuż. Bóg jest tuż, Bóg jest tuż. Dobranoc. 15 minut do ciszy nocnej. Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich internautów nas oglądających. Bardzo się cieszymy, że z nami jesteście. Życzymy Wam dobrej nocy. Jutro standardowo o 12:00.
transmisja z Unii Europejskiej. Dobrej nocy, z Bogiem.